W ramach malinowych warsztatów w tym roku w gospodarstwie pana Pawła Krawca w uprawie maliny w tunelach testujemy kilka naszych nowych produktów. Pierwszym produktem, który tutaj w tunelu był stosowany do poprawy rozwoju systemu korzeniowego, poprawy żyzności gleby, jest Petro 330 ST Bio. Nawóz na bazie obornika, ale wzbogacony siarczanem wapnia, dodatkowo kwasami humusowymi oraz kompleksem ryzea, który z wyciągiem z alg morskich, specjalnie sformułowany, który też nam będzie tutaj stymulował, poprawiał życie biologiczne gleby, poprawiał sprawność tej gleby i wpływa nam na lepszy rozwój systemu korzeniowego. Tutaj były zastosowane dosyć wysokie dawki tego produktu, dlatego że mamy już od kilku lat w tym tunelu intensywna uprawa malin, zmęczenie trochę gleby i też jest to jeden z elementów porównania tego produktu w tym celu z innymi produktami, które są na innych kwaterach stosowane. Petro 330 ST Bio jest rzeczywiście bardzo fajnym produktem. Wszedł do sprzedaży w tamtym roku, stosujemy go już w dużych uprawach i rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdza, wzbogaca nam glebę w substancję organiczną, zawiera 38% substancji organicznej, czyli nam tej substancji cały czas w uprawach sadowniczych brakuje, dodatkowo kwasy humusowe, no i ten ekstrakt, kompleks ryzea, który rzeczywiście w tak trudnych warunkach w tej wczesnej wiosny w tym roku, nawet w tunelach, gdzie sucha wiosna, tu może nie odczuwamy tego, ale jednak te przymrozki wiosenne, one wszystkie hamowały roślinę, rozwój roślin, dlatego dobre zbudowanie systemu korzeniowego jest kluczem do powodzenia uprawy. Drugim produktem, który tutaj w tunelach też jest stosowany, to jest ASX siarczan wapnia. Nawóz, który zawiera 32% wapnia, 45% siarki. Przy czym bardzo istotną rzeczą jest to, że jest to siarczan wapnia dwuwodny, który dzięki temu, że mamy w tym produkcie z tych 32% całkowitej zawartości wapnia, 31% jest to wapń rozpuszczalny w wodzie. Tutaj też była zastosowana wyższa dawka tego produktu, około 800 kg na hektar, jako zabieg, który do regeneracji gleby, dezynfekcji tej gleby, a jednocześnie przede wszystkim dostarczenia wapnia odżywczego. Dlatego, że malina oczywiście ma duże potrzeby co do wapnia, do poprawy jakości owoców, ale ten wapń łatwo dostępny dla roślin też nam będzie wpływał na lepszy rozwój systemu korzeniowego, neutralizację jonów glinu, neutralizację zgromadzonych w glebie czy patogenów, które się nadmiernie namnażyły w poprzednich sezonach. No i przede wszystkim tutaj ta poprawa jakości owoców jako jeden z elementów poprawy zaopatrzenia owoców wapń. Akurat w tym gospodarstwie tutaj nie mamy tak bardzo kwaśnych gleb, ale siarczan wapnia też jest doskonałym czynnikiem, który nam neutralizuje jony glinu. Większość, sporo plantacji malin jest uprawianych na glebach kwaśnych, gdzie ten problem występuje i podanie siarczanu wapnia jest jednym z elementów neutralizacji tego szkodliwego pierwiastka. Teraz już zostały tutaj w tunelach zastosowany jeszcze jeden produkt, Maral, nawóz płynny, zastosowany został do fertygacji, wyjątkowy produkt o działaniach biostymulujących. Nawóz zawiera NPK 655 plus cynk, ale to co jest najcenniejsze, nawóz zawiera ten kompleks ryzea, czyli ekstrakt z alg morskich trzech rodzajów, Ascochyllum nodosum, Laminaria digitata i Fucus. Bardzo wysoka zawartość tych substancji aktywnych, aminokwasów, dodatkowo produkt jest wzbogacony w kwasy humusowe, zawiera także fenylopropanoidy, czyli substancje, taki prekursor kwasu salicylowego też, czyli też nam te składniki, wszystkie te substancje pomagają nam wzmocnić roślinę, zapewnić dobry rozwój systemu korzeniowego i dzięki temu, że ten system korzeniowy jest mocniejszy, to oczywiście roślina lepiej nam się będzie rozwijała. I jeszcze to, co będzie stosowane w kolejnych tygodniach tutaj uprawy malin, to co już od kilku lat testujemy w gospodarstwie pana Pawła, to jest siarczan wapnia. Jeden z bardzo fajny nawóz wapniowy, gdzie wdrażaliśmy 2 lata temu technologię nawożenia, fertygacji malin siarczanem wapnia razem z RSM-em. Wprowadzaliśmy RSM do nawożenia takiego w uprawach polowych pogłównego wczesną wiosną, ale też i do fertygacji. Siarczan wapnia połączony razem z RSM-em
wpływa nam doskonale na lepsze przemiany azotu, mniejsze straty tego azotu, lepsze jego wykorzystanie, dłuższa dostępność tego azotu dla roślin, ale też bardzo korzystnie uzupełniamy w ten sposób wapń i siarkę, które są dla wzrostu roślin po prostu niezbędne.